Dwie statuetki Krajeńskiego Anioła i jedną iskierkę przyznała w tym roku kapituła tej nagrody, umocowanej przy staroście powiatu sępoleńskiego. Mówiąc najbardziej ogólnie, są to nagrody przyznawane osobom, instytucjom, dzieciom i młodzieży za bezinteresowną pomoc i wielkie serce okazywane potrzebującym. Uroczystość zorganizowano na ostatniej sesji Rady Powiatu Sępoleńskiego. W 2024 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wpłynęły dwa wnioski o przyznanie nagrody starosty sępoleńskiego Krajeński Anioł oraz jeden wniosek o przyznanie nagrody Krajeńska Iskierka. Powiatowa Rada wszystkie wnioski zaopiniowała pozytywnie. Nagroda starosty sępoleńskiego Krajeńska Iskierka dedykowana jest dzieciom i młodzieży do lat 18, którzy w różny sposób niosą pomoc drugiemu człowiekowi, a także krzewią ideę wolontariatu. W tym roku został złożony wniosek w kategorii grupa wolontariuszy i z wielką przyjemnością informuję, że laureatem Nagrody Krajeńska Iskierka za 2023 rok jest grupa wolontariuszy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sępólnie Krajeńskim, oddziały zamiejscowe w Więcborku. Warto podkreślić, Szanowni Państwo, co było istotne dla nas jako kapituły tej nagrody, że członkowie grupy to osoby z niepełnosprawnościami. Borykają się na co dzień z wieloma ograniczeniami w funkcjonowaniu, a mimo to bardzo aktywnie i chętnie niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Serdecznie im dziękuję. To są nasi wszyscy uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy każdego roku, każdego miesiąca dopytują się, co mogą jeszcze zrobić, gdzie mogą jeszcze pójść. Także jesteśmy im bardzo wdzięczni za te wszystkie działania. My jako nauczyciele wspieramy, pokazujemy możliwości, natomiast oni z wielką chęcią dołączają. Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność za tą nagrodę, za wyróżnienie, za to, że Państwo dostrzegliście naszych uczniów. Jest to ogromnie ważne dla nas, dla nich i dla rodziców. Oczywiście dla całego również społeczeństwa, że osoby z niepełnosprawnościami również potrafią być aktywne, mądrze działać i działać również dla społeczeństwa, w którym mają swoje miejsce i są równoprawni. Dziękuję Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy, że nas dostrzegła, zobaczyła komisji, że te wszystkie nasze działania, które są cykliczne tak naprawdę, zostały dostrzeżone. No my będziemy działać na pewno dalej, będziemy aktywizować nasze osoby, naszych uczniów, naszą młodzież, bo to jest od 1-3 po szkołę przysposabiającą do pracy. Każdy znajdzie swoje miejsce w wolontariacie. Także dziękuję serdecznie za takie wyróżnienie. Jest nam ogromnie miło, jesteśmy wdzięczni i wzruszeni. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, laureatem Nagrody Starosty Sępoleńskiego Krajeński Anioł za 2023 rok jest Pani Monika Winograt. W zasadzie na tym moje wystąpienie mógłbym zakończyć, bo to zdjęcie mówi właściwie wszystko. Ale pozwólcie Państwo, że w kilku słowach przedstawię Panią Monikę. Pani Monika jest inicjatorką i koordynatorką wielu inicjatyw społecznych skierowanych do lokalnej społeczności, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami. Obecnie Pani Monika w ramach fundacji prowadzi Klub Seniora w Jastrzębcu, który zrzesza seniorów, w tym osoby z niepełnosprawnościami, co bardzo chcę podkreślić, pochodzącymi z sołectwa Jastrzębiec, Śmiłowo, Wąwelno, Sośna, a także Wysoka Krajeńska, czyli nie jest to tylko sołectwo w jednej gminie, to się już praktycznie zrobił troszeczkę powiatowy klub seniora. Jest mi bardzo miło i nie kryję wzruszenia i wdzięczności, że to właśnie mi została przyznana ta piękna nagroda, którą chciałabym zadedykować moim seniorom, bo to właśnie oni przekazują mi tą pozytywną energię i mojej rodzinie, która mnie wspiera. Ogromne podziękowania chciałabym również skierować do osób, instytucji, które doceniły moje zaangażowanie i pracę. To jest bardzo miłe i bardzo dziękuję. A ta wyjątkowa nagroda jest dla mnie motywacją do kolejnych działań. Bardzo za nią dziękuję.
Szanowni Państwo, laureatem drugiej dziś nagrody, drugiej statuetki, ale równoważnej nagrody starosty Sępoleńskiego Krajeński Anioł za 2023 rok w kategorii organizacja pozarządowa jest Stowarzyszenie Szansa z Więcborka. Stowarzyszenie, jak już powiedziałem, z siedzibą w Więcborku działa od 2017 roku na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami na każdym etapie życia, wsparcia ich otoczenia oraz kształtowania pozytywnych postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami. Drodzy Państwo, w codziennej pracy Stowarzyszenie Szansa zapewnia swoim podopiecznym nie tylko godne warunki do wszechstronnego rozwoju fizycznego, ale także intelektualnego czy społecznego. Szansa to szansa dla potrzebujących. Zapraszamy laureatów. Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność za to, że docenili Państwo nasze zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami. Jak dodałam wcześniej, to praca grupowa tak naprawdę składa się na to wszystko, co robimy. Sama na pewno bym tak nie osiągnęła, chyba żebym była panią Moniką. Najważniejsze podziękowania kieruję do rodziców, ponieważ oni zaufali nam i przyprowadzają nawet nasze najmniejsze gorączki z niepełnosprawnościami i ufają, że my będziemy pracować z nimi dobrze. Jeszcze raz dziękuję za nominację. I jest to dla nas inspiracją na pewno do dalszych działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję.